Cześć. Ostatnio miałem spore zainteresowanie pod moim postem na Instagramie odnośnie samochodu, który do nas tutaj przyjechał. Chciałem kilka słów o nim powiedzieć, bo jest to dosyć ciekawe auto. Mamy tutaj Forda Thunderbirda, rocznik 68, wersja czterodrzwiowa. Były jeszcze coupe oraz kabriolety. Tutaj troszkę zmylić może ten winyl na dachu, ale to jest tylko taki zabieg stylistyczny, to nie jest dach ściągany. Tutaj mamy akurat rocznik 68, one były produkowane w latach 66-71, także fajny rocznik. Co ciekawe, mamy szyby bez ramek i drzwi otwierane tylne pod wiatr. Tak to wygląda, drzwi tylne, drzwi przednie, bardzo grube, szyby bezramkowe, piękny panel do sterowania elektrycznymi szybami, bardzo ciekawy, cienki słupek B, tutaj mam popielniczkę, klamka w ten sposób, drewienko, paski. Tapicerka w świetnym stanie. Tak to wszystko wygląda. Tutaj wskaźnik, na którym biegu jedziemy. Skrzynia jest trzybiegowa. A co my tu mamy? Temperatura oleju, poziom paliwa, prędkość, chyba zegarek. Wiper washer, czyli odspryskiwacza. No i tak, tutaj mamy stereo, radyjko. A po tej stronie panel od automatycznej klimatyzacji. Automatyczna klima z takimi fajnymi pokrętłami. Tutaj jest do świateł, do otwierania. Czyli w aucie z 68 roku mamy automatyczną klimatyzację, tempomat i wszystkie szyby elektryczne. Do tego, co my tu mamy, Donald T. A to jest, z tego co patrzyłem w dokumentach, nazwisko poprzedniego i pierwszego właściciela, bo auto pochodzi od pierwszego właściciela, więc okazuje się, że ta tabliczka jest z jego imieniem, chyba że coś pomieszałem. I co my tu mamy dalej? Może silnik? Bardzo charakterystyczny przód, tak jak w Dodge'ach, te lampy się otwierają. Silnik oczywiście V8. 429 cali sześciennych, czyli na nasze to jest 7 litrów. Moc to jest ponad 370 koni. Czyli jak na amerykańskie realia, dość dużo z tej pojemności. Czyli samochód nie dość, że luksusowy, to jeszcze z osiągami bardzo dobrymi. Tutaj jest praktycznie wszystko w oryginale, na zewnątrz, lakier i tak dalej. No fajnie, jego tutaj trzeba odświeżyć, wspomóc go, żeby palił dobrze, bo na razie to sobie tak nie za bardzo radzi. Paliwko z butelki, bo zbiornik jest do czyszczenia, bo stał dosyć długo, trzeba sprawdzić świece, filtry i tak dalej. I ten mechanizm od lamp, on jest pneumatyczny albo hydrauliczny, ale tak to wygląda. Podwójny reflektor. Średnica zawracania tego auta, jak udało mi się sprawdzić, to jest 13 metrów. Także bardzo dużo. Niezbyt zwrotny. Ale za to świetnie wygląda. Jeszcze taka ciekawostka, że długość tego nadwozia to 5,3 metra.
no jest kawał samochodu. Co tu jeszcze z takich ciekawostek? No bardzo fajnie jest zachowane, te detale, listwy, to wszystko wiadomo. To można robić, można nie robić, ale to jest w oryginale zachowane. Świetnie się to zamyka, otwiera. Wszystko, kurczę, jak w nowym samochodzie, chociaż w nowych chyba to aż tak fajnie się nie dzieje. Lusterko jest tylko jedno, ruszane tutaj manualnie, ale wszystko działa. Super. Rewelacyjny samochód. Jak mi się uda, to nagram jeszcze coś z jazdy. Bagażnik ma jeszcze dosyć specyficzny, ale tu akurat stoi dojechany do innego samochodu i no nie będę się tam teraz ładował. Z takich ciekawostek, które jeszcze można o nim dodać, to podobno ten model Thunderbird 5. generacji występował w filmie Matrix. W Matrixie 1, tam gdzie Trinity podjechała i zgarnęła Neo z ulicy i w tym samochodzie na tylnej kanapie wyciągali mu za pomocą tej aparatury pluskwę z brzucha tego robaczka matrixowego. No pięknie to wygląda, ale czego się nie da przekazać, jak tutaj pachnie. Zapach starego samochodu, ja akurat to bardzo lubię. No i co? Stacyjka jest w tym miejscu, na środku. Nie na kolumnie kierowniczej. Jakoś tak dziwnie, normalnie w tym miejscu. Na pedale hamulca, który się znajduje tutaj, mamy napis disc brake, więc w latach 60. się chwalono, że hamulce w samochodach są tarczowe. Pewnie. No w tamtych latach to był taki dopasiony samochód, to była już taka wyższa półka. No mamy tutaj automatyczną klimatyzację, tempomat, elektryczne szyby, blokowanie drzwi, no lipy nie było. Podłokietniki, tutaj to wszystko jest fajnie wykończone, wszystko jest mięciutkie, podsufitka bardzo ładna, no środek jest pięknie zachowany. Jeszcze jak się uda, to spróbuję kiedyś zrobić nagranie z jazdy tym samochodem. Z tyłu jakieś takie pasy są dwupunktowe, biodrowe. Tutaj pas jest na rzepie z góry, ale jak on, gdzie tam, co on, czy on stąd idzie? Tutaj? Nie wiem. To jest do zweryfikowania. W tym filmie to już wszystko. Jeśli Ci się podobało, zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału. Już w najbliższych dniach pojawi się film z zakupu oraz naprawy Passata W8. Planuję też dodawać więcej filmów z nietypowymi, ciekawymi samochodami, opowiedzieć troszeczkę o nich. No i zbliża się sezon kempingowy, więc pokażę moje przygotowania do sezonu. No i nasze wyprawy kamperem. Zapraszam.